Że jesteście bardzo ciekawi tego, co tu się będzie działo, ale zapewniam Was, że my jesteśmy równie ciekawi tego, co Wy myślicie, jacy jesteście i mam nadzieję, że nie tylko będziemy się dobrze bawić przez następne kilka minut, ale także czegoś się od siebie wzajemnie nauczymy. To zawsze jest wydarzenie. Zawsze wydarzenie, dlatego że my mówimy, że tyle wynosimy nie tylko energii po takich spotkaniach, ale i zwyczajnie wiedzy. Bo nie można mówić o dzieciach albo pisać dla nich książek, a tym się ostatnio zajmujemy od paru ładnych lat, nie znając ich. A tutaj mamy wiele dzieci i otwartych w Starym Chwalimiu. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że dzieci z małej miejscowości mogą być tak właśnie otwarte, tak takie przedsiębiorcze wręcz. I zaciekawione, zadawały mnóstwo pytań, ale też mamy takie powiedzenie, że uczymy się zawsze dużo od dzieci, bo warto uczyć się nie tylko od starszych, ale od mądrzejszych. Tworzymy, można powiedzieć, tak całą otoczkę wokół książki, że książka to nie tylko jest moment, kiedy otwieram i czytam, ale to jest moment wcześniej, może się pojawić jakaś, zanim w ogóle sięgniemy po książkę, postać z książki, która zainteresuje, dlaczego on się pojawił, skąd on jest, co on robi. Dzień dobry! Dzień dobry! Bo jeszcze o mnie zapomnieliście. Ja mam na imię Jerzyk. Cześć! Cześć! I chciałbym z Wami przez chwilkę porozmawiać. Nie wiem, czy zauważyli Państwo, że w niektórych książkach naszych nie ma kolorowych ilustracji, są czarno-białe. I też często pytamy dzieci, dlaczego? Dlaczego tak jest? Jak myślicie, dlaczego te ilustracje są czarno-białe? Oczywiście odrzucamy wersję, że nie było pieniędzy na pomalowanie tych ilustracji. Oni świetnie to rozumieją, że wtedy może działać bardziej wyobraźnia. No i też akcja, czyli historia, którą opowiadamy. Historia najlepiej z życia dzieci, albo nawiązująca do klimatów, czy do rejonów, w których one się interesują. Może być to jakaś trochę detektywistyczna, czy fantastyczna historia. No to na pewno to są. No i też jest ważna też oprawa graficzna, całe to wszystko, co się wiąże z książką, okładka, sposób podania tej opowieści. Jedziemy do Barwic, do przedszkola i troszkę inaczej będą wyglądały zajęcia dla mniejszych dzieci. Niezastąpiony jest tutaj nasz Jerzyk, mówimy, że wyskoczył z książki. Mamy taką lalkę, którą animujemy. Artur jest z wykształcenia instruktorem grup teatralnych, więc dobrze sobie radzi z tym Jerzykiem lalką. Dzieci więcej, po prostu ruszamy się z małymi dziećmi, robimy prace manualne i mówimy, chcemy ich po prostu nauczyć już od najmłodszych lat, że czytanie książek to nie jest tylko siedzenie i słuchanie albo wpatrywanie się w literki i obrazki, tylko cała interakcja, która może dotyczyć książki. Można posłuchać o bohaterze, można namalować go, można stworzyć jakąś historię razem z nim, można wytańczyć świat bohatera albo postać, różne rzeczy. Ale dzisiaj jedziemy lepić Jerzyki.